Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj nastał ten dzień, kiedy prosto z USA dotarła do mnie paczuszka z Halo Legendary Crate. To jest taka strona loot crate'y. Tam mają różnego rodzaju gadżety dla nerdów i wszystko co takie, wiadomo, dziwaczne i niezrozumiałe dla większości populacji. Ale udało mi się właśnie zamówić. Głównie zamówiłem dlatego, no to nie jest jakaś taka deklaracja na przyszłość, że będę to wszystko zbierał. Po prostu trafił się kod na całkiem fajną zniżkę. Postanowiłem z niej skorzystać, zobaczyć jak to działa. No i gdzieś tam za 8 dolców przyleciało to do Polski. Czekałem jakieś 2 tygodnie po zakupie, aż to w ogóle wyślą, ale potem jakoś to wszystko ruszyło. Całkiem nieźle. No i przyszło w ogóle pocztą polską, więc zobaczycie co się z tym wiąże. No i może sobie spójrzmy co my tutaj mamy. Tak wygląda paczucha. No i od razu możemy powiedzieć o pierwszej kwestii, a mianowicie to nie jest nic rozpakowane. Tak to przyszło, tak mi to pani wydała, więc możecie wyobrazić sobie jaką kuriozalną sytuację miałem, kiedy pani standardowa, taka stereotypowa na poczcie wyjmuje to z szuflady i takie wielkie pudło z takimi napisami, to człowiek aż się wewnętrznie zaczął śmiać. No i tak to wygląda, to już jest pierwsza wada, widzicie, to jest takie bazowe pudełko dla całej tej paczuszki. No i tu jest wszystko pozdzierane, obite brzegi. Tak więc jeżeli to jest coś, w czym mamy to trzymać na półce jako reprezentację naszej kolekcji, to będzie wypadało dość blado. No bo nie wiem czy to widać, są tu te wszystkie duperele, szczegóły odnośnie transportu. No i co, chyba czas w końcu to obejrzeć, bo już sam w sumie nie mogę wysiedzieć aż. Jako, że to jest tylko lekko zaklejone, nie było dużo otwierania, no ale spróbujemy teraz. Nie było dużo cięcia, bo otwieranie się zaczyna dopiero teraz. I uwaga. Ho, ho, ho. Aż się boję ruszyć kamerę, żeby mi się nie popsuła. Może przesunę pudełko. Albo chrzanić to. O! Taki ktoś na mnie spogląda. Jest to żywcem jedna z postaci z Red Teamu. Z Halo Wars. Patrzę czy jest numer na piersi, ale nie ma niestety. Więc wam dokładnie nie powiem. Jeżeli wiecie, albo są takie nerdy, które potrafią go rozpoznać, to jestem bardzo ciekawy. No i po kolei patrzymy. Coś co nam zasłania... O! Dobra, dobra. Już coś fajnego widziałem. Coś co nam zasłania całą resztę. A, to jest super tajny folder UNSC odnośnie projektu Spartan. W takiej ładnej kopercie. Zobaczmy jak to. Kurczę, czuję się normalnie wyróżniony. Oho, ho, coś wypada. Makulatura. Jak to trzymać? O tak, tak to się powinno trzymać. Co to jest? Jakaś taka pocztówka. Niewiele tutaj mamy szczegółów na niej samej. Może pokażę. Jest parę szczegółów. Ale no, fajny duperel. Zobaczymy co z nim zrobimy. Trochę więcej tego. O, to jest... No, już z daleka widać, że to oczywiście Spirit of Fire. Ciekawostki narobione różnego rodzaju. No, będzie w sam raz na niezbędnik WMH S jak Spirit of Fire. O, to są jednostki dostępne w grze UNSC i banisty. Uwaga, UNSC jest piechota. Wszystko. ODST, Marines. Pojazdy takie wiecie, jeżdżące, latające. Wszystko fajnie. A i tutaj banished. No na takich grafikach jeszcze bardziej będzie widać, że te dwie strony są praktycznie odbiciem tych samych pomysłów i tych samych strategii. I moglibyśmy się pobawić pokazywanie palcem co jest czym. Jest Kondor? Jest Kondor, to jest odpowiednik Skaraba. Mamy Spartanina. O, jednostka heroiczna, tutaj jednostką heroiczną jest oczywiście Brute Warlord. A tego to w sumie nie widziałem, nie wiem skąd on jest. No jakieś tutaj duperele, uwaga. Ciekawe rzeczy do poczytania. Strasznie dużo tego, matko. No, komuś się chciało takie coś napisać. Przejrzymy to później, jak będzie coś wartego zainteresowania, to dam wam znać. No i widzimy co tu się dzieje. No to nie mogę zacząć od niczego innego jak oczywiście od takiego fajnego cacuszka.
Kurczę. Jebodop. Hełm Spartanina. No, nie będziemy się chyba cackać, po prostu to wyjmiemy. Oczywiście ma głównie wyglądać dobrze na półeczce. O, wybebeszone. O, i to jest z gumy. To jest takie, wiecie, dla nerwusów. Ściskanie. O. No, strasznie fajne. Wykonane całkiem nieźle, aczkolwiek, no wiadomo, dwa kolory na krzyż, dość mało szczegółów. No, ale ja jestem zadowolony, gdzieś tam z daleka na półce będzie wyglądało bardzo fajnie. Ha, no to co? Weźmiemy koszulkę i to głównie dlatego, że oto tutaj to jest główny punkt programu. Trochę szeleści, szeleści. Oczywiście przy zamówieniu możecie wybrać sobie rozmiar. I to prawdopodobnie, wynocha to szeleszczące, prawdopodobnie dopiero po którymś razem wyczujecie, jaki jest dla was dobry. Ej, wielka koszulka. Z napisem Banished, w ogóle nie przypominająca niczego z Halo. Tutaj mamy może trochę, a XL-kę w ogóle wziąłem, więc może nie będzie największa jakaś, bo wiecie, to jest amerykańska miara. I tu nie widać za bardzo w kadrze, ale to są długie rękawy, czyli będzie w sam raz, nie wiem, na wiosnę. A z tyłu? Atriox numer 1. Wiecie co? Nie, jestem zawiedziony. Myślałem, że jak dadzą koszulkę w takiej wypasionej paczce, to że będzie coś, co będzie z daleka biło po prostu na ulicy, że to jest fan Halo. Ale nie, koszulka niestety myślałem, że będzie lepsza. Co tu dalej? Tubka. O, jest coś, uwaga. Nie popsuć. O, i tu już poznaję kawałek grafiki, która była udostępniona. Zaczniemy oczywiście od drugiego końca. No, to jest ulotka do tego całości, nie patrzcie, Jezu, to jest zaspoilowane. Całkowicie. No, co będzie w sam raz jako plakat. To chyba wszyscy widzieli. Bardzo fajne, bardzo ładne. To nie jest grafika oficjalna gry, ale właśnie tego Krayta. To jest przypinka z logiem Wygnańców oczywiście. Nie będę jej teraz otwierał, no fajna. Przyozdobimy sobie super koszulkę, która wcale nie wygląda jak koszulka Halo. O, tu coś fajnego. Notatnik. Ciekawe, czy zapisany, nie. Sami macie sobie zapełnić go. Bardzo fajny, stylizowany. Mogli się bardziej postarać i dać kalendarz. To już w ogóle byłby szpan, ale jest notatnik. No to wiadomo już, gdzie będziemy sobie planować kolejne odcinki na kanał. Sorry. No, jako że tam to jest na dole, to weźmiemy sobie teraz to, co troszkę. Oczywiście charakterystyczną rzeczą i czymś obiecywanym w praktycznie każdej paczce jest figurka ze specjalnej limitowanej serii. Limitowanej to może złe słowo, ekskluzywnej serii właśnie do tych pakietów. No i dawniej to były, wiecie, postacie Spartan, różnego rodzaju ciekawe takie zabawne figurki, które właśnie chyba tak są z przymrużeniem oka bardzo traktowane. To jest motyw Banished, a więc Wygnańców, więc musiał być Atriox. Spróbujemy to wszystko rozpakować. Tu znowu muszę wziąć ostre narzędzie w rękę. O, jak to wygląda? Może tak, żeby Atrioxa nie stawiać na głowie. I 3-4. Zobaczcie. O, jest. Wielki Atriox, może w końcu się na niego napatrzę trochę dłużej niż w samej grze. Spróbujmy tego nie popsuć. O. Jest to osobno, nie spodziewałem się, że to będzie osobno. Myślałem, że to jest na sztywno przyczepione. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Jak ma się dzieci, to pewnie źle. No wyjdź, stary. O! No. I to jest takie coś. Charakterystyczny czerwony młot, który znamy jeszcze z pierwszego trailera. Morda, która w sumie jest mało wypukła i bardziej narysowane na niej są rzeczy. No, broda wygląda 10 razy lepiej, te warkoczyki wszystkie.
I pancerz już jest okej. Okay. To jest ta takie, takie blachy, takie wiecie, taki motyw zbroi. Takie plemienno, nie wiem, odzysku złomu, który wyróżnia bardzo wygnańców od standardowych kowenantów. No i z tego co rozumiem, on się jakoś tutaj doczepia i w ten sposób może stać na półce. Wygląda strasznie niepoważnie, no ale rozumiem, że takie założenie tych figurek. W dodatku ona jest w dotyku, ona jest taka... A zrobię sobie z porządku, te tutaj elementy trochę się ruszają. No i wygląda całkiem nieźle, farba jest położona, widzę, bardzo w porządku. I to jest gratka na skalę, myślę, całej Polski. O, pokażmy bliżej. Nie, wiecie co, jak patrzę tak z bliska, to wygląda fajnie ta twarz, jest w porządku. Jest bardzo dobrze. No i ciekawostka, w tym jeszcze został taki mały kamuszek. Nie wiem, do czego się to przyda, zobaczymy może później, teraz niech sobie wstecz, żebym nie zgubił. No i... To jest to, co myślę? Zaraz, uwaga. To już ostatni element, więc możemy sobie zaspoilować. Bo nie jestem pewien, nie chcę... Tak, to jest podkładka pod mysz, czyli wszystkiego najlepszego posiadaczy Xboxów. Ucieszycie się na pewno, będziecie mieli na czym trzymać pady. Ale ona jest, już teraz wam mówię, nie otworzyłem jej, ale już wam mówię, że jest super. Jest strasznie gruba, strasznie miła w dotyku. I na pewno koi ręce, kiedy będziemy któryś mecz z Blitza z kolei odpalać, to na pewno na niej wszystko wygramy. Będziemy się mogli chwalić w eterze, jacy to jesteśmy wielkimi fanami Halo. No i jest. Super, ekstra. Wiecie, gdyby nie to, że przy komputerze buszują mi dzieci, to bym od razu ją tam położył. No i końcowe spojrzenie na naszego bohatera. No, tak w dużym uproszczeniu wygląda tutaj całość pakietu. Mnóstwo karteczek, makulatury jakiejś tutaj z tyłu nie pokazuje, no ale wszystko jest fajne. Atriox oczywiście będzie miał zagwarantowane miejsce na półce. Dzienniczek jest fajnym tutaj bonusikiem. No, to też będzie fajnie gdzieś sobie stało na pewno. Głównie ze względu na wygląd, a nie ze względu na swoją funkcję. No i podkładka. Podkładka pod mysz jest zarąbista, już wam to mówię, dotyku jest... Absolutnie świetna, zobaczymy jak się sprawdzi w praniu, no bo jeszcze mamy zamiar wrócić do Halo Wars 2 i zobaczyć, czy naprawili te niedziałające serwery. No a reszta to wiadomo, duperele, ciekawostki dla fanów, może sobie jakieś skany wrzucimy na Facebooka czy gdzieś. Ja wam teraz dziękuję za uwagę, to był czwarty, no któryś z kolei Loot Crate Legendary Halo, którego motywem głównym, przewodnim byli wygnańcy, aczkolwiek nie było ich znowu tak dużo, no. Wiecie, hełm Spartanina, tutaj motyw ze Spirit of Fire, główne dane, głównie przypinka, figurka, no i podkładka pod mysz. Ale generalnie super, Banish są jedną z większych zalet Halo 2. Ja wam teraz dziękuję za uwagę. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy ktokolwiek z was rozważał zaczęcie, sprawdzenie, zainteresowanie się tego typu inicjatywami w ogóle. No i co myślicie o czymś takim, czy to jest warte swojej ceny. Kurde, nie pamiętam, jaka to była cena. No mniejsza, nie pamiętam. O, taka była cena, teraz ją widzicie na ekranie. Żegnam się z wami. Sprawdźcie koniecznie wszystkie filmy o Halo Wars 2. Widzimy się w następnych filmach. Cześć.